Złota Rączka to program miejski adresowany do seniorów. Ruszył 2 maja ubiegłego roku i od początku cieszył się ogromną popularnością. Dwie organizacje pozarządowe pomagały seniorom w drobnych domowych naprawach niemal 1200 razy. Do niedawna o pomoc w naprawie drobnych usterek mogli poprosić mieszkańcy liczący powyżej 70 wiosen. Teraz to się zmieni. Zwiększono budżet programu do 60 tysięcy złotych na rok, a uprawnienie do uzyskania pomocy dostali także nieco młodsi mieszkańcy. Jak informuje prezydent Suwałk, obniżone zostało kryterium wiekowe dla osób korzystających z programu. O pomoc będą mogli się ubiegać 60-latkowie z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością. Wprowadzono również inną nowość – limit wizyt. Na pomoc Złotej Rączki można będzie liczyć do 4 razy w roku, ale co istotne, podczas jednej wizyty można będzie poprosić o więcej niż jedną usługę. Złota Rączka, jak sama nazwa wskazuje, pomagała seniorom w przeróżnych pracach. Od wymiany gniazdek elektrycznych, przez smarowanie zamków, skręcanie mebli, po odpowietrzenie grzejników czy przeskanowanie komputera.